powróciwszy z Noemi, z Moabu, widzimy, jest dla niej taką prawdziwą podporą. Nie ma takiej postawy, że skoro tutaj jest tak ciężko, skoro tutaj muszę tak się poniżyć do takiej roli żebraczki, bo tak naprawdę to chodzenie za żeńcami i zbieranie tych kłosów było swego rodzaju formą żebrania. Ktoś musiał pozostawić na tym polu dla tych ubogich te resztki i oni, korzystając z łaskawości właścicieli tych pól, mogli się wyżywić. Jak widzieliśmy, było to oczywiście częścią Bożego prawa i Bożego zamysłu. To Bóg tak postanowił, aby ci, których ubłogosławił czymś więcej, dzielili się z tymi, którzy otrzymali mniej. I to też jest ważne, abyśmy z tego sobie zdawali sprawę, że to Bóg o tym decyduje. Oczywiście w pewnej mierze uzależnia to od nas. I mówi o leniwej ręce, która będzie cierpieć głód. I mówi o pracowitości tych, którzy będą zaspokojeni. Jakkolwiek wiemy też, że jest to swego rodzaju zrządzenie Boże. I w dużej mierze nasz stan również materialny jest nam dany od Boga. I to On w swojej mądrości jednym daje więcej, drugim daje mniej. A więc właściwą postawą tych, którzy mają, jest nie tylko myślenie o tym i dziękowanie Bogu za to, że mają i że mają tak dużo, ale jest myślenie o tych, których Bóg nie obdarzył tak jak ich. Tak jak czytamy w Nowym Testamencie, apostoł Paweł pisze w tych listach pastorskich szczególnie, mówi: bogaczy napominaj, aby byli hojni, aby dzielili się z potrzebującymi, aby się nie wzbijali w pychę, aby nie mówili: o, ja jestem taki wspaniały, zobaczcie, jak Bóg mnie błogosławi, teraz zobaczcie, ile ja mam. Nie. Raczej mówi: niech w pokorze żyją, niechaj raczej dzielą się z innymi, z potrzebującymi w tym, co otrzymali. A więc to jest Bożą zasadą. Niemniej jednak, jeśli kiedykolwiek byliśmy w takiej sytuacji, kiedy musieliśmy korzystać z łaskawości innych, to wiemy, że wymaga to uniżenia. Wymaga to pokory. I tutaj Rut, widzimy, zajmuje taką właśnie wzorcową, wręcz powiedziałbym, pokorną postawę. Szczególnie w odniesieniu do swojej teściowej. Widzimy tutaj, że nie stawia przed nią jakichś tam wymagań. Nie mówi: ja pójdę, jeśli ty pójdziesz ze mną. Ja sama nie pójdę na to pole. Ale chodź ze mną razem. Co ty będziesz siedzieć w domu, a ja będę tam na polu w tym słońcu pracować? Nie, nic takiego nie widzimy. Wręcz przeciwnie, widzieliśmy, że z pokorą prosi swoją teściową o pozwolenie, żeby pójść i pracować. I jak widzieliśmy, tam na tym polu wytrwale, ciężko pracowała. I w wierszu 4 drugiego rozdziału Księgi Rut czytamy, że właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Tak się zdarzyło, jak czytaliśmy w wierszu 3, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha, a więc był krewnym Noemi. I tak się zdarzyło, że właśnie na jego polu pracowała. I tak jak powiedzieliśmy, to również za tymi zdarzeniami naszego życia stoi Bóg, który potrafi takie małe, nieznaczące, wydawałoby się przypadkowe wydarzenia w kluczowy sposób zaaranżować i sprawić, że dzięki nim nasze życie może ulec całkowitej zmianie. Tak jak tutaj w tym przypadku było. Że akuratnie nie poszła na inne pole, ale trafiła na pole człowieka, który był krewnym Noemi i był ich prawowitym wykupicielem, który mógł na nowo przywrócić im
ich własność, którą stracili. Najwyraźniej sprzedali tą własność, kiedy wychodzili na pola moabskie i teraz nie mieli środków do życia, kiedy powrócili w ubóstwie. I czytamy, że tutaj Boaz przychodzi i pozdrawia żeńców, pozdrawia tych, którzy pracują tam na polach, słowami: Pan z wami. Ilu z was, będąc w pracy, ostatnio zostało tak pozdrowionych przez swojego szefa czy szefową? Przychodzi i mówi: Pan z wami, Jahwe z wami, Jezus z wami. A oni mu odpowiedzieli: Niech ci Pan błogosławi. Niech ci Jahwe błogosławi. Można oczywiście podejść do tego jako fragment całej tutaj narracji, że no tak w tamtych czasach tacy pobożni ludzie tak się witali, tak się pozdrawiali, że tak jak czasami wierzący witają się i mówią: chwała Bogu, albo żegnają się i mówią: z Bogiem. I może to być tylko taką formą grzecznościową pozdrowienia, może to być jakąś taką właśnie zastępstwem: dzień dobry i do widzenia. Ale niekoniecznie. Może być w tym coś więcej. I zastanawiam się, dlaczego autor tej księgi zatrzymał się na tak, powiedzielibyśmy, nieznaczącej kwestii, jak wymiana pozdrowień między Boazem i żeńcami. I właśnie to zanotował dla nas i to zachował w tej księdze. Jak wiemy, ta księga jest częścią Bożego Słowa. I Pan Jezus mówi, że każda jota w tej księdze jest ważna i nie można jej pominąć. Najdrobniejsze rzeczy, które są tu zapisane, są zapisane w jakimś konkretnym celu i niosą w sobie jakieś poselstwo do nas. A więc wierzę, że również i ten epizod tutaj ma na celu pokazać nam coś z natury tego człowieka. Jeżeli chcecie poznać, jakim człowiek jest chrześcijaninem, to nie dowiecie się tego, przychodząc na niedzielne nabożeństwo. To, że ktoś przychodzi w takie czy inne miejsce, o czymś świadczy. I to, że ktoś jest tutaj, a nie gdzieś indziej, o czymś świadczy. Ale nie poznamy tak naprawdę prawdy o drugim człowieku na nabożeństwie, kiedy mogłoby się wydawać, że ktoś jest bardzo wierzący i bardzo gorliwy, bo głośno śpiewa, rytmicznie klaszcze, podnosi ręce do góry, uśmiecha się miło i mówi: drogi bracie, droga siostro, przyniesie cały garnek na gotową, na agapę. To o czymś świadczy. Ale to może być złe. To może stwarzać pewien pozór, który jest mylący. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakim ktoś naprawdę jest wierzącym, to trzeba byłoby pójść i poobserwować takiego człowieka, kiedy jest w takich codziennych, prozaicznych zajęciach. Tego, w jaki sposób odnosi się do swojej żony czy do swojego męża, w jaki sposób odnosi się do swoich dzieci, w jaki sposób rozmawia ze swoimi współpracownikami, w jaki sposób prowadzi swoje interesy, co czyta, co ogląda, czego słucha, jak spędza swój wolny czas. Takie rzeczy daleko więcej mówią o wierze człowieka niż to, jak się zachowuje na nabożeństwie w niedzielę rano. Takie właśnie małe, drobne kwestie pokazują, gdzie tak naprawdę jest serce tego człowieka. I myślę, że ten taki drobny epizod na polu
mówi nam coś na temat tego człowieka.